Wczoraj CBOS przedstawił dane dotyczące poziomu bezpieczeństwa w Polsce, dotyczące oceny bezpieczeństwa przez Polaków. Pani premier, za co bardzo dziękuję, gratulowała tych dobrych wyników. Otóż 89% Polaków odpowiedziało, że czuje się bezpiecznie w Polsce. To jest o 9 punktów procentowych więcej odpowiedzi takich niż rok temu. To świadczy o tym, że nasza praca jest doceniana przez Polaków na co dzień. Jednym z tych, którzy realizowali program rządu pani premier Beaty Szydło, program Prawa i Sprawiedliwości, program w zakresie bezpieczeństwa, był i jest pan generał Tomasz Miłkowski, pan doktor prawa konstytucyjnego, pan komendant do dziś Małopolski Policji, wcześniej zastępca komendanta Dolnośląskiego Policji, wcześniej przez lata zastępca komendanta Szkoły Policyjnej w Katowicach, oficer polskiej policji, który ma odpowiednie doświadczenie, odpowiednią wiedzę, żeby zrealizować podstawowe zadanie, jakie staje przed panem generałem, a więc stworzenie podstaw organizacyjnych nowej formacji, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że będzie to nowa formacja, że nie chodzi nam o włączenie tej formacji do polskiej policji. Nie. To będzie osobna nowa formacja na temat ustawy, która będzie regulowała te działania. Powiemy w stosownym czasie. Przedstawimy na konferencji prasowej projekt ustawy. Mamy nadzieję, że ta ustawa zostanie przyjęta przez parlament jeszcze przed okresem wakacyjnym. Pan generał jest delegowany z polskiej policji. Tak jak powiedziałem, ma odpowiednie doświadczenie, ma odpowiednią wiedzę, żeby stworzyć podstawy organizacyjne nowej służby. Te podstawy z jednej strony dotyczą właśnie ustawy, z drugiej strony dotyczą programu modernizacji służb mundurowych. Nasz rząd przyjął ten program, który daje stabilne gwarancje finansowania tej służby. Ona przez lata była w bardzo złym stanie, kiedy odziedziczyliśmy władzę w 2015 roku. Ta służba była bardzo niedoinwestowana, była źle zorganizowana, a więc to wszystko, te zadania stoją przed panem generałem Miłkowskim. Chciałbym jeszcze podkreślić, że pan komendant dowodził Małopolską Policją w czasie szczególnym, w czasie wizyty Ojca Świętego Franciszka, w czasie Światowych Dni Młodzieży i spisał się bardzo pozytywnie. To też była jedna z przesłanek, że postanowiłem zaproponować pani premier kandydaturę pana generała na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu.